Cześć, witajcie. Cześć, ja jestem dzisiaj w nietypowej perspektywie, dlatego że znowu jestem w warunkach polowych. A no trudno, no przez to może nas trochę będzie gorzej słychać, może trochę gorzej widać, ale z drugiej strony tydzień troszeczkę jakby spokojniejszy od dwóch poprzednich, chociaż kurczę zaczął się grubo, bo Xiaomi przywaliło z naprawdę grubej rury, bo wrzucili tyle telefonów, że głowa mała i to przez dwa dni robili. No, oczywiście telefony imponujące, jakby nie było, ale no tak mam wrażenie, że tak trochę za dużo tak zasypali tymi nowościami, było dużo tego, przez co tak naprawdę, przynajmniej w moim przypadku, żaden jakby nie przyciągnął mojego wzroku na dłużej, nie było takiego efektu wow, od po prostu, o fajnie, Xiaomi pokazało bardzo fajne telefony, dobra, lećmy dalej. To znaczy ja trochę miałem efekt wow ze względu na aparaty fotograficzne w Ultrze bodajże, tak? Tak, tylko wiesz co, to wszystko w tym nadmiarze, to wszystko się zrobiło mało, bo tak naprawdę, czy ty robiąc specyfikację, czy jak pisząc artykuł, no nie mieliśmy aż tyle czasu, żeby się skupić na tym jednym, jedynym modelu, który tak naprawdę na całą uwagę zasługuje, bo mowa o Xiaomi Mi 11 Ultra na razie. Bo jeszcze ja zwróciłem na pewno uwagę na Ultra, zwróciłem oczywiście uwagę na ich składanego smartfona, natomiast cała reszta rzeczywiście mi się raczej rozmyła w ciąg smartfonów no-name'owych po prostu, których równie dobrze mogłoby nie być. No i w sumie to jest chyba dobre podsumowanie, ich mogłoby nie być, ale może... To znaczy czekaj, żeby nas nasi użytkownicy dobrze zrozumieli, to nie jest tak, że to są niedobre smartfony, czy kiepskie technologicznie. Po prostu premiera z tak dużą ilością urządzeń wiąże się z tym, że części tych urządzeń, szczególnie, że mają bardzo podobne nazwy, dokładnie, się po prostu nie pamięta, one znikają gdzieś po prostu. One przeszły gdzieś tam, były jakieś w ogóle, żeśmy się nad nimi nawet nie mieli czasu skupić. No tak trochę, kurczę, bez sensu to zrobili, ale słuchajcie, no tak chcieli, tak mają i ja bym do tego podszedł w ten sposób, że skupiamy się na gwieździe programu, a... Znaczy wiesz co, może powiedzmy dwa słowa najpierw o Pro wcześniej, bo to no też jest godne uwagi, telefon będzie prawdopodobnie nieco tańszy ze względu na to, że jednak aparaty nie takie. Na pewno będzie tańszy, bo wiesz, no ceny widzę przeliczone, co prawda, a nie, wróć, już, a nie, nie, dobrze, przepraszam. Przeliczone, bo w ogóle powiedzmy, Mi 11 Pro to jest telefon, którego w Europie nie będzie, wiem tak, to na pewno. Tak. Tak. To jest telefon na rynek chiński, powiedzmy to wprost, ze Snapdragonem 888, pamięciami szybkimi DDR5 UFS 3.1, AMOLEDowym ekranem z rozdzielczością 2K i z odświeżeniem 120-hercowym. O przekątnej 6.8. Tak, 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 z solidną baterią, 5000, do tego 67 W ładowania i to przewodowo i indukcyjnie, słuchajcie. Oczywiście trzeba mieć odpowiednią ładowarkę indukcyjną. Do tego IP68, 50-megowy aparat Samsunga, do tego szerokokątny i 8 jeszcze z peryskopowym teleobiektywem o bezstratnym zbliżeniu 5 razy. Do tego jeszcze spore pamięci, bo topowy model ma 12 plus 256. I przeliczając z juanów, ten topowy model kosztuje niecałe 3,5 tysiąca. Fajnie, nie? Nawet jakby dorzucić do tego VAT, to by było nieźle, ale niestety ten model do nas nie dotrze. My dostaniemy z kolei coś, co się nazywa Mi 11i. On też ma Snapa 888, ma szybkie pamięci, ale ekran ma już płaski, 6,67 cala. Full HD już niestety tylko, ale nadal 120 Hz. Ma dwa głośniki, ma oczywiście NFC, no bo musiał mieć, ma nadajnik podczerwieni. Aparat 108 megapikseli, szeroki 8. No i makro piątka, czyli nie ma niestety teleobiektywu. Bardzo mi przykro, Jacek. Do wyboru mamy... Nie, no ja wiesz, ja i tak bym prawdopodobnie raczej się nim nie zainteresował, ale tak, nie ma teleobiektywu. Pro jest tu dużo lepszy, tylko do nas nie da. Tak. No tak. I teraz słuchajcie, co najważniejsze. Ten telefon można kupić z pamięcią 8 giga RAM-u, natomiast wewnętrzną 128 albo 256. I ceny wynoszą europejskie, nam podano na razie, 650 i 700 euro, co po przeliczeniu daje 3035 albo 3280 niecałe.
No i teraz sobie porównajcie z tym Pro, który w Chinach wychodził tam w okolicach 3500 plus VAT. No tak, ja bym tego Pro chyba wolał widzieć u nas. No. Przynajmniej tak jest moje zdanie. Poza tym Pro ma zdaje się znacznie lepszy ten wyświetlacz AMOLED-owy. Oni się bardzo chwalili tym, że mają najwyższej jakości te AMOLED-y Samsungowe. Przede wszystkim 2K, a tu mamy Full HD. No niby to nie robi, ale przy tych większych przekątnych to jednak już można, myślę, dostrzec tą różnicę. No zdaje się większą gamę kolorów i więcej kolorów wyświetlanych realnie, tak? Też to podali. Także no, pod wieloma względami model Pro jest lepszy od i, no ale widocznie może Xiaomi nie chciało, nie wiem, kanibalizować w Europie sprzedaży Ultry względnie sprzedaży bazowego Mi 11. Znaczy ja powiem szczerze, że nie wiem, czy różnica w cenie byłaby taka, że to by była kanibalizacja. To jednak pomimo bardzo podobnej półki są różne telefony ze względu na to, że ci, którzy mają pieniądze i chcą mieć smartfona fotograficznego, zdecydowaliby się na Ultra. Ci, którzy mają pieniądze, a nie muszą mieć jakichś zaawansowanych bardzo możliwości fotograficznych, wzięliby prawdopodobnie Pro. Nie wiem, zastanawiam się. Ja rozumiem, że Chińczycy mają specjalistów, którzy się tym zajmują i którzy wyliczają szanse na to, ile się czego sprzeda, ale Ultra to nie jest smartfon na rynek popularny, głównie ze względu na cenę właśnie, która jest całkiem fajna jak na tę klasę smartfona, natomiast jest to cena wysoka nadal. Dobra, przejedźmy się o tych modelach, które powiedzmy się tam gdzieś rozmyły właśnie w tle, bo jeszcze są w tle Mi 11 Lite i Mi 11 Lite 5G. W sumie one się niewiele różnią, no istotnie się różnią, ale wiele cech wspólnych mają. Telefony mają wyświetlacze AMOLED-owe 6,55 cala. Tylne aparaty również mają takie same z matrycami 64,8,5, czyli wiadomo do czego te dodatkowe są. Szerokokątny tak, makro. Tak, dokładnie. No, głośniki stereo mają z Hi-Resem, no a różnią się tak naprawdę przede wszystkim oczywiście procesorami, a jeszcze nie dodam, że ekrany 90-hercowe, przepraszam. No i telefony Mi 11 Lite i Mi 11 Lite 5G różnią się prockami. Podstawowy model bez 5G ma Snapdragona 732, natomiast ten z 5G ma Snapdragona 780G. Jeżeli chodzi o pamięci, to w obu przypadkach mamy 6 GB RAM-u. Przepraszam Was bardzo, ale 5G jeszcze możemy mieć 8 GB RAM. No i w obu przypadkach pamięć 128 GB na dane występuje, ale w tym tańszym modelu, czyli 4G, jeszcze możemy mieć pamięć 64. No i tu podali ceny, tylko no właśnie, one dopiero przyjdą za jakiś czas do nas. Mi 11 Lite 4G, czyli bez żadnych dopisków w nazwie, kosztuje od 300 euro, czyli 1400 zł, czyli to będzie ta wersja bazowa 664. Natomiast model 5G wycenili na przynajmniej 370 euro, czyli 1730 zł. I tu za bazę służy wersja 6 plus 128. I zanim przejdziemy do Ultry, ja jeszcze wspomnę, że jeszcze zapowiedzieli kolejną szóstą odsłonę najpopularniejszej chyba opaski sportowej na świecie, Mi Smart Band 6. No i cóż, oczywiście jest lepsza od poprzedniej, ale nadal nie wiemy, czy do Europy trafi wersja z NFC, którą da się zapłacić. Jeżeli nie trafi, to ja powiem, że to nonsens. No i widzicie, Adam na przykład miał ambicje wymienić wszystkie te, które zgubiliśmy, a sam zgubił jeden model, który wyszedł i różni się jednak mimo wszystko od tych, które do tej pory wymieniliśmy. Ten model to jest taki model, którego oczywiście w Europie nie będzie. On się nazywa Mi 11 JAW Edition. A, no tak. Który też się pojawił, co prawda, już na premierze wyłącznie chińskiej, dlatego że on jest dedykowany wyłącznie na tamten rynek, bo Pro na przykład był jak najbardziej na premierze globalnej również pokazywany, ponieważ się Xiaomi chwaliło. Natomiast tym JAW Edition edycja dla młodzieży, tak? Już się Xiaomi nie chwaliło na premierze globalnej, pochwaliło się nim na premierze lokalnej chińskiej. Tutaj też właściwie nie ma czego Chińczykom zazdrościć, jeżeli się przyjrzymy tym dwóm wcześniejszym modelom z 5G i z 4G, to
To jest pi razy ten model z 5G, bo tam jest też w Qualcomm 870, tam jest AMOLEDowy wyświetlacz 6,55 cala, Full HD pracujący, jest Corning Gorilla Glass na wyświetlaczu, pamięci 8 GB RAM-u, 128 albo 256 flesza, aparaty fotograficzne z tyłu 64 plus 8 szerokokątna plus 5 makro, z przodu 20 w megapikseli. Ładowanie 32 W i bateryjka też taka sama jak w tych, o których Adam mówił, czyli 4250. Także różnice są stosunkowo niewielkie, ale jednak nieduże różnice w specyfikacji są. Dobra. Dlatego o nim wspominam osobno. Zostawmy go, opowiadaj o Ultrze, bo widzę, że Ultra cię, że tak powiem, bardzo mocno poruszyła. To znaczy poruszyła mnie głównie ze względu na główną matrycę. Oni tam zastosowali główną matrycę fotograficzną Samsunga, która do tej pory, no zresztą sam prezes podkreślał, że ona legendarna jest, tak? To jest matryca GN2, 50-megapikselowa co prawda, ale to jest duża matryca. To jest duża matryca w 1x1,12, prawie jednocalowa matryca. Poruszyło mnie głównie to, co oni tam pokazywali ludziom zgromadzonym, dlatego że premiera była o dziwo nie tylko online, było bardzo dużo ludzi w sali, w której się ona odbywała, w hali. I pokazywali porównanie, chyba po raz pierwszy się spotkałem, nie wiem, czy ty wcześniej widziałeś porównanie zdjęć robionych przez tę matrycę ze zdjęciami robionymi przez kompakta Sony. Nie, to było coś nowego, bo faktycznie... Wcześniej czegoś takiego nie było. Porównywali się z konkurentem. Była jakby niepisana umowa przede wszystkim dotycząca tego, że nie porównujemy matryc w smartfonach do matryc w aparatach kompaktowych ze względu na to, że to psuje sprzedaż aparatów kompaktowych. Ale tu już nie ma tego popsuć. No to znaczy, wiesz co, ja nie wiem, czy nie ma czego popsuć, znaczy można popsuć dobry humor firmom, które sprzedają aparaty kompaktowe, dlatego że te aparaty, słuchajcie, nadal są lepszymi urządzeniami niż smartfony. Nadal mają lepszą optykę, większe matryce, fajny hardware, tak? No i jeszcze natomiast przeważnie mają prawdziwy, tylko że z aparatu tak kompaktowego nie zadzwonisz. No możesz nim zadzwonić raz, jak nim rzucić powiemnie. No. Tak, natomiast jest jeszcze jeden, słuchaj, problem. Nawet jeżeli mówimy o wyłącznie fotograficznych możliwościach smartfonów i wyłącznie fotograficznych możliwościach aparatu, to smartfony z mniejszymi matrycami, z gorszą optyką, wypadają znacznie lepiej, jeżeli chodzi o robienie zdjęć od aparatów kompaktowych, które teoretycznie powinny być lepsze. Dlaczego, zapytacie? Ze względu na oprogramowanie. Dlatego, że producenci, na przykład Sony, które jednocześnie produkowało aparaty fotograficzne i smartfony, zaniedbało kompletnie oprogramowanie swoich aparatów. Zaniedbało. Dlatego, że jeżeli to oprogramowanie dogoniłoby oprogramowanie aparatów w smartfonach, to z kompaktów byłyby genialne zdjęcia. No tylko wtedy ludzie by się zaczęli zastanawiać, kurczę, to po co mi lustrzanka, tak? No po co mi lustrzanka, nie, skoro dlatego, można wydać mniej pieniędzy? Myślę, że to jest taki znak czasów i po prostu aparaty kompaktowe są już skazane zwyczajnie na wymarcie, bo ich miejsce zajmą smartfony, które mają jeszcze jedną zaletę w odróżnieniu od aparatu. Smartfon mamy ze sobą praktycznie zawsze. Są ludzie, którzy do kibelka idą z telefonem, zresztą bardzo wielu takich jest, a no rzadko kto chodzi, nie wiem, do sklepu, do łazienki, gdziekolwiek z aparatem kompaktowym, prawda? Jeżeli bierzemy ze sobą aparat kompaktowy nawet, to już się nastawiam, będę robił zdjęcia. Nierzadko jest tak, że ojej, chciałem zrobić, bo taki piękny widok, a nie mam ze sobą aparatu. Wiesz co, ja się z tobą zgadzam. I ja to się jest z tobą zgadzam, ale... Która jakby wykańcza aparaty kompaktowe, Jacek, wiesz? Nawet nie chodzi już o jakość zdjęć. Adam, ale ja się z tobą zgadzam. Sęk w tym, że bardzo wielu naszych użytkowników nadal pisze w komentarzach, a tutaj jest kiepski aparat, ale aparaty, smartfony nie są do robienia zdjęć. No cóż, nadal jest ogromna liczba użytkowników, którzy na przykład na wakacje koniecznie muszą zabrać aparat fotograficzny, bo przecież aparat fotograficzny robi zdjęcia. No nie, w tej chwili, jeżeli porównamy rzeczywiście dobre, te z najwyższej półki aparaty fotograficzne w smartfonach i kompakty, to się okaże, że aparatem fotograficznym w smartfonie zrobimy znacznie lepsze zdjęcie, na przykład w gorszych warunkach oświetleniowych.
albo zrobimy lepsze zdjęcie, nie wiem, czy szerokokątne, czy na przykład właśnie makro, jeżeli ktoś się lubi w to bawić, czy jakieś, bo tak, bo te aparaty, pomimo tego, że mają gorsze możliwości na przykład optyczne, mają gorsze możliwości zoomu, to nadal się okazuje, że po prostu robią lepsze zdjęcia, bo oprogramowanie. Właśnie, bo te gorsze możliwości, konieczność zmieszczenia tego w tej malutkiej obudowie telefonu, konieczność pójścia na pewne kompromisy, jeżeli chodzi o optykę, o rozmiar matrycy, właśnie napędziły rozwój oprogramowania, które jest teraz zwyczajnie lepsze niż w aparatach, gdzie tej siły napędowej nie było, bo tam, no okej, był jakiś rozwój, ale po co będziemy się silić na doprogramowanie, skoro mamy super fajną optykę, mamy dużą matrycę, nie musimy tu kombinować. Producenci smartfonów musieli kombinować. Tak, i to jest trochę tak, że właśnie jak człowiek zaczyna kombinować, to mu przychodzą do głowy dobre pomysły. Gdyby tak nie było, to nie mielibyśmy koła dzisiaj. No ale może wróćmy do tej ultry, bo... No i tutaj w ultrze, poza tą matrycą Samsunga, która jest rzeczywiście matrycą, będzie troszeczkę ciemno, dlatego że tam jest w... 1,95 światło. W związku z tym będzie troszeczkę ciemniej, będzie trochę bardziej trzeba uważać. Tutaj co prawda oprogramowanie jest z kolei nakierowane na to, żeby zrobić tyle zdjęć, żeby ono było wystarczająco jasne. Dokładnie. Dorzucili do tego 2x48 megapikseli, dokładnie te same matryce z kolei tej Sony, z których jedna dostała optykę szerokokątną, a druga dostała optykę tele, która z kolei pozwala na 5-krotny zoom bezstratny i 10-krotny zoom hybrydowy, który powinien też być całkiem dobrej jakości. Z przodu dali na dodatek 20-megapikselową w matrycę do selfie, ale umówmy się, że jeżeli ktoś kupuje smartfona fotograficznego, to jeżeli chce sobie już koniecznie portret robić, to jest w stanie zrobić portret tylnym, lepszym aparatem po prostu. Szczególnie, że na tyle ma wyświetlaczyk, który mu pomoże wykadrować selfie z tylnego aparatu, więc jak dla mnie ten telefon dokładnie powinien mieć przednia. Dokładnie. Ten przedni aparat jest właściwie tutaj kompletnie niepotrzebny. Ja się trochę zdziwiłem. Po co? Zooma do takich, wiesz, do telekonferencji może się przydać. Może. Żeby widzieć większy obrazek, ale żeby zrobić selfie, to ten tylny wystarczy. No oczywiście, co jest w środku tego telefonu, to zapewne się domyślacie, że jest tam Dragon 888 z najszybszymi możliwymi pamięciami. Jest również bardzo dobry topowy wyświetlacz, również Samsunga w AMOLED, też z tą powiększoną gamą kolorów. Też jest 2K wyświetlacz, też ma Corning Gorilla Glass i pracuje w 120 Hz. Jest ten drugi wyświetlaczek 1,1 cala właśnie pomocniczy przy zestawie aparatów fotograficznych właśnie między innymi do robienia selfie, czy chyba głównie do robienia selfie. Oczywiście specjalny tam trójfazowy system chłodzenia. No jest bateria też porządna, 5000 z ładowaniem 67-watowym. Bateria i też przewodowe i bezprzewodowe to ładowanie 67W. Tak jak Pro, dokładnie. No i jeszcze jest wodoszczelność, co też jest Xiaomi takie nieoczywiste, bo oni generalnie jak dotąd to raczej stronili od tego IP68. Tak. Te telefony miały tą ochronę taką przed zamoczeniem, zachlapaniem tam na poziomie 53-54. Teraz już jest normalna wodoszczelność 68, czyli jak wam wpadnie do wanny, to nie dramatyzujcie. I tutaj też dla tych, którzy nie oglądali premiery, bo no, mówmy się, kto ogląda premierę poza dziennikarzami. Xiaomi zrobiło tam taką fajną pokazówkę, znaleźli basen taki rzeczywiście głęboki, nie taki zwykły sportowy basen, ale z głębią basen. Nie, tam 20 metrów było. Nie pamiętam, ale więcej. Taki, 26 taki metrów. Po prostu ćwiczą nurkowanie na dużych głębokościach. W każdym razie facet pływak bez akwalungu, właściwie tylko na jednym oddechu, schodził tam z telefonem, żeby sprawdzić, na jakiej głębokości telefon się rozszczelni. Miał nowy egzemplarz i telefon mu się nie rozszczelnił, tak? A przynajmniej tak zostało na tym filmie pokazane, do tych 20 kilku metrów. Wydaje mi się, że 26 metrów było, nie pamiętam, czy nie więcej. Mhm. Jest do znalezienia nadal prawdopodobnie premiera na YouTubie na przykład. Możecie sobie obejrzeć, ale sprawdzić. Moi drodzy, wejdę jeszcze Jacku Jusowa, przestrzegam. Basen plus IP68 nie zawsze muszą mieć w parze, bo do wody w basenie jest dodawana chemia, a IP68 jest na wodę, nazwijmy to, bez żadnych agresywnych dodatków. Pamiętajcie o tym, kochani. I czas ze swoimi smartfonami iść na basen.
Tutaj jest jedna rzecz, o której też chcę powiedzieć, dlatego że bardzo doceniam. Żaden chyba do tej pory z prezesów czy ludzi prowadzących na konferencjach prezentację smartfona z wodoodpornością, z jakąkolwiek klasą wodoodporności, nie podkreślał, tak jak prezes Xiaomi, że ten smartfon nie zawsze musi tę wodoodporność mieć, bo na co dzień go używamy, on jest poddawany różnym obciążeniom, wkładamy go do tylnej kieszeni spodni, upada nam, nawet jeżeli nie groźnie, to nadal upada, on się może podczas zwykłego użytkowania po prostu rozszczelnić. I prezes o tym powiedział wprost, że ta woda, tak, zrobiliśmy wam wodoszczelność, ale ona głównie służy do tego, żeby można było deszcz, żeby trochę wilgotniejsze powietrze, żeby nie po to, żebyście z nim nurkowali głębokościowo. I doradził jednak, jeżeli chcecie robić zdjęcia podwodne, to kupcie sobie wodoodpornego case'a. Tak było, tak było. Smartfona. Tak powiedział dokładnie. Sam słyszałem, Jacek Nieściewiera. Wielki szacunek, naprawdę, wielki szacunek do prezesa firmy produkującej smartfona z wodoodpornością IP68, mówiącego o tym, że to nie jest wodoodporność uniwersalna, nie ma na nią gwarancji. To jest człowiek, który doskonale wie, co robi, wie, co mówi i ja myślę, że to, co powiedział, właśnie zaprocentuje, jeżeli nie w oczach użytkowników, to w oczach właśnie mediów. No bo zrobił to dobrze, po prostu zrobił to dobrze, chociaż no moim zdaniem prezentacja była strasznie długa, strasznie przegadana, bo na była przykład bardzo długa. O z nowym logo, bo w ogóle Xiaomi ma nowe logo, zupełnie się różni od poprzedniego, no się pośmiechuję, ale tam cała ideologia była, no 20 minut o logo gadali, słuchajcie, nawet ponad 20 minut. W każdym razie mają nowe logo. Tak? Bo ja też mam jeden temat do darcia łacha. No. Nie, no tam w ogóle narobili, no i ja powiem, no nieważne, słuchajcie, musicie to zobaczyć, ale... O, wiesz co, nie daruję sobie, muszę powiedzieć. Mów. Zrobili ładowarkę, bardzo fajną ładowarkę bezprzewodową, stenda takiego, no. Gdzie się stawia i prezes stwierdził, że słuchaliśmy się uwagi naszych użytkowników, ponieważ niektórzy nasi użytkownicy nie tylko ładują telefon tak stojący pionowo, ale również chcieliby kłaść poziomo. W związku z tym zrobiliśmy, nasi inżynierowie specjalnie włożyli w to bardzo dużo pracy, bardzo dużo rozmawiali i zrobili. Zobaczcie, smartfona daje się ładować i jak stoi, i jak leży. Było mnóstwo rzeczy mógłbym wam opowiedzieć o tym, jak nasi inżynierowie do tego dochodzili i specjaliści. Rozwiązanie okazało się bardzo, ale mnóstwo historii się z tym wiąże. Rozwiązanie okazało się proste, ale jest przełomowe. Włożyliśmy dwie cewki. No słuchaj, zrobili, Jacek, no to nie jest takie trywialne, bo nikt tego wcześniej nie zrobił. A wiesz dlaczego? Bo druga cewka to drugie pieniądze wydane na tą ładowarkę. Czyli Adaś, ja wiem. Słuchaj, ale to no, umówmy się, że jest to jakiś przełom marketingowy, natomiast nie jest to przełom technologiczny. Bardziej, że za chwilę prezentował kolejne urządzenie, które miało 19 cewek. No, zrobili coś najprostszego na świecie, no po prostu dodali drugą cewkę, ale suma summarum, urządzenie działa i robi to, czego chcieli klienci, prostym sposobem, tyle że, kurczę, droższym, co jest in minus w tym momencie dla tego sprzętu, przynajmniej, no chociaż nie. No, tak, ale tam w okresie promocyjnym, zdaje się, tę ładowarkę można kupić razem z Ultą czy z Pro za nieco niższą kwotę. Bo zachęcają do zakupu wersji bez ładowarek. Ja już nawet tej ekopropagandy związanej z brakiem ładowarek w opakowaniach nawet nie chcę komentować, bo zaczyna mnie rzucać. Najlepsza jest ta ekopropaganda, bo zdaje się, że do normalnego zestawu, do normalnego zestawu typu telefon dorzucają ładowarkę w osobnym opakowaniu. No tak, papier to jest pikuś. No. Nie, w ogóle bez komentarza. Dla mnie tą całą, tą ekopropagandę należałoby, nie wiem, penalizować i koniec, bo to jest chore, ale trudno. Nie będę tu mówił za dużo, bo zaraz jakiś ekoszołom wpadnie i będzie nam tu wrzucał jakieś. Już wiem, bo nie pamiętałem do tej pory, to są AMOLEDy E4. E4, tak. AMOLEDami E4 chwalili Samsung. Tak, mówiąc, strasznie się chwalili, podobnie zresztą jak przy... Zresztą pewnie słusznie, no. Bo... No słusznie, no zobaczymy, jak przyjdą na testy, to wam powiemy. Ale ja bym bardziej chciał przetestować ten drugi, w zasadzie drugą gwiazdę Xiaomi, która została zaprezentowana dzień po Ultrze. Czyli Mix Foldo. Tłumaczono to tam nie dyspozycją prelegenta, ale po prostu tu akurat uważam, że słuszny ruch,
żeby cała uwaga skupiła się na jednym, jedynym modelu. To jest Xiaomi Galaxy Mix Fold. Popatrzcie na obrazki i się zobaczycie, dlaczego się pomyliłem. No. Nie, dobra, sorry, zrobiłem to celowo, ale no takie mam nieodparte wrażenie. Xiaomi sobie zrobiło, kurczę, Galaxy Z Folda po prostu. Bardzo podobny z wyglądu. Ja wiesz, wiem, że się wiele nie wymyśli, ale... No więc właśnie. Ale dobra, Huawei też sobie zrobił Z Folda, a jednak wygląda troszeczkę inaczej. Tu to, no dobra, pochwalę Xiaomi, dali lepszy aparat niż Samsung, to zdecydowanie. No nie wiem, jakie robi zdjęcia, ale dali przynajmniej na papierze lepszy, za to wywalili z tego dużego, elastycznego wyświetlacza aparat fotograficzny, co w zasadzie też pochwalam, bo rozłożonym telefonem ciężko się robi selfie, a tak to przynajmniej mam duży ekran bez dziur. Oczywiście rozkładany ekran, na pewno będzie na nim fałda, chociaż na grafikach tego nie pokazali, ale biorąc pod uwagę podobieństwo do telefonu Samsunga, to tam musi być załamanie w połowie, no i trudno. Oczywiście ekran jest fajny, ponad 8 cali, 8,01 cala. Z nie najgorszą rozdzielczością 2480x1860, bo to są takie proporcje akurat. Ale jasność już taka sobie, bo 600 nitów, ale za to pokazuje miliard kolorów, podobnie jak tamte ekrany, o których Jacek wcześniej wspomniał. Są 4 głośniki. To też jest Bayer oczywiście z logo Harman Kardon. No będzie dźwięk przestrzenny, a jak nie, to chociaż przynajmniej będzie dźwięk mocny, porządny. Jak na telefon może być fajnie. Oczywiście ja nadal uważam, że nie należy słuchać muzyki na telefonie, jeżeli się lubi muzykę. Przez głośniki telefonu oczywiście. Ale fakt jest faktem, że coraz więcej trafia się telefonów, których głośników daje się posłuchać. One nie kaleczą ucha. No i powiedzmy w niektórych warunkach, na przykład na zasadzie, hej, stary, puszczę ci fajny kawałek, no to te głośniki wystarczają. Ja jednak polecam mimo wszystko słuchawki. Ale to mówię, no na pewno nie do dłuższego słuchania muzyki. No, przynajmniej tak jest moje zdanie, ale wiem, że są ludzie, którzy słuchają. Przedni ekranik. No też jest, czyli ten zewnętrzny ekranik, 6,52 cala, z dziwną rozdzielczością, no ale to dlatego, że on jest rozciągnięty. Jest cienki bardzo, tak. Jest długi po prostu, jest wąski, ale wysoki. Jest 1860x2480. No tak, ale chodzi też o to, że dali 90 Hz i no to są po prostu jakby kształt wyświetlacza. Przepraszam, nie no właśnie podałem. 840x2520. No właśnie, właśnie dlatego się tak zaciąłem. Też się zdziwiłem, że dziwne takie. Tak. No jakby kształt telefonu determinuje kształt tego wyświetlacza. W narożniku jest już tutaj aparacik do selfie. No ale ważniejsze jest wnętrze, oczywiście flagowe, Snapdragon 888, szybkie pamięci, bateria też, co ciekawe, jak na składany telefon duża i tutaj no, co prawda nie jest jakoś dramatycznie większa niż w konkurencyjnym telefonie Samsunga, ale jednak jest. No. 5020 mAh z ładowaniem 67 W, chociaż oczywiście pamiętajmy, to jest podwójna bateria. Bateria jest podzielona na dwie nierówne części. Ale po to, żeby ten telefon był wyważony, dokładnie zrobili tak jak Samsung, czyli dzielimy baterię na pół, żeby waga baterii jakby kompensowała, powiedzmy, masę aparatu fotograficznego. Te części są nierówne. Po to, żeby telefon miał no, jednakową wagę po obu stronach, kiedy go rozłożymy. No i aparaty fotograficzne, ale to już może Tobie oddam głos, bo Ty jesteś bardziej... To znaczy powiem szczerze, że ja bym nie zamienił Ultry, jeżeli chodzi o aparaty fotograficzne na Folda. Tutaj jest co prawda matryca, wydawałoby się większa, powinna być lepsza. Nie, to nie jest lepsza matryca. Jest lepsza pod tym względem, że jest może troszeczkę jaśniejsza, to jest 108 megapikseli, ale jest znacznie mniejsza, bo to jest 1 na 1,5 cala, jeżeli chodzi o wielkość matrycy. To jest 108, natomiast mi ale coś innego, Jacek. Ta płynna soczewka. To mnie ciekawe. No, ja bym po prostu tak, tak. Tylko, że bo... wiesz co, danych dotyczących tej płynnej, bo właśnie... płynna soczewka jest aparatu tele, znaczy aparatu z teleobiektywem. No, tele może robić makro, tu chodzi o ostrość, prawda, o bardzo szeroki zakres łapania ostrości tak naprawdę. Xiaomi podało bardzo niewiele danych dotyczących tego aparatu niestety. W związku z tym ciężko jest tutaj cokolwiek powiedzieć. Tam jest oczywiście szerokokątna trzynastka, jest jeszcze do tego z przodu 20 megapikseli. I dorzucili właśnie ten obiektyw, który jest obiektywem tele, chyba jednocześnie obiektywem makro. Stąd celuje, bo i nawet nie podali je w rozdzielczości matrycy. Mhm.
Tak, on ogniskuje W od związku z tym to jest koło piątki prawdopodobnie. Trzykrotne zbliżenie bezstratne. 30-krotne hybrydowe, no generalnie wypas. Ja domyślam się, dlaczego nie powiedzieli wiele o tym aparacie, bo jeszcze sobie tutaj dołożyli własny procesor związany z przetwarzaniem obrazu, Surge, czy tam Surge C1, nie pamiętam, nie wiem, nieważne, w każdym razie C1, który zajmuje się właśnie obróbką jakby zdjęć, no i możliwe, że jakieś mają rozwiązania, którymi niekoniecznie chcą się dzielić i niekoniecznie chcą podawać do publicznej wiadomości. No tak to powiedzmy odbieram. Ja myślę, że to troszeczkę tak jak to, co w tej chwili robi nasze Ministerstwo Zdrowia, to jest po prostu rodzaj eksperymentu na żywym organizmie. To jest tak, że w Xiaomi stara się po prostu przetestować to rozwiązanie, jak ono będzie funkcjonowało, na ile tak. będzie popularne. Tak, a jak nie pyknie, czy to... ludziom się spodoba, czy nie, zwyczajnie. Tak, tak, to jest to też sensowne wytłumaczenie, bo zawsze jakby coś nie zadziałało, to po cichutku się i nic nie było, nikt nic nie widział. Dobra, zamęczyliśmy to Xiaomi. Czy jeszcze coś z Xiaomi mamy w tym tygodniu? Tak, zamęczyliśmy to Xiaomi. Ja przy okazji może wspomnę tego Xiaomi, bo są tutaj smartfony, które są mocno zaawansowane technologicznie z różnych powodów. No jeden składany nowy rodzaj soczewki, drugi z kolei z bardzo dużą matrycą fotograficzną i full wypas, jeżeli chodzi o specyfikację techniczną. Miałem w tym miesiącu właściwie jeden list od jednego z naszych użytkowników, który miał na straszne pretensje, głównie do strony, o teksty, które wychwalają urządzenia zaawansowane technologicznie. Dlaczego my to robimy? Skoro ludzkie oko nie widzi, skoro ludzkie ucho nie słyszy tylu dźwięków, skoro oko nie widzi tylu kolorów, skoro nie widzi takiej częstotliwości odświeżania. I ja jakby rozumiem to, rozumiem złość na współczesną technologię, to w jaki sposób ona jest sprzedawana, to, że sprzedawane są bardzo często rzeczy, które, zresztą my o tym mówimy, nie ukrywamy tego nigdy, które bardzo często nie są końcowemu użytkownikowi potrzebne. Jednakże z drugiej strony jest tak, że gdyby nie ten rozwój technologiczny, to naprawdę nadal byśmy używali Nokii 3510, no, będąc tak, szczęśliwymi, że jesteśmy się w stanie komunikować, że jesteśmy tam przy MP3. Słucham? Byśmy siedzieli na drzewach, bo idąc tym tokiem rozmowania, nigdy by żadne narzędzie nawet nie powstało. Trochę tak, no bo no, słuchajcie, no po co komu samochód, jak można konia zaprząc do bryczki i działa. Pierwsze samochody były negowane w ogóle, ludzie patrzyli jak na piekielne maszyny, które się poruszają po drogach, dymią, hałasują, są w stanie kogoś przejechać, zrobić komuś krzywdę, a nawet im kocioł wybuchnąć jeszcze tym parowym. Patrzcie, Jacek, wiesz? Tak, tylko że jednak cywilizacja pokazała, że masa ludzi jednak samochód chce mieć. Podobnie jest niestety z telefonami. Ci, którzy nie potrzebują zaawansowanych technologicznie, nie kupują sobie zaawansowanych technologicznie. Ci, którzy potrzebują, kupują. Mamy wybór. I to tak naprawdę jest istotą tego, co jakby dzisiaj funkcjonuje. Słuchajcie, jeżeli ktoś nie ma pieniędzy, a potrzebuje się komunikować, czy ma bardzo niewiele pieniędzy, to nikt go nie namówi na full wypas smartfona z nie wiadomo jaką matrycą, jakim wyświetlaczem i czymkolwiek innym, bo po prostu ten człowiek sobie takiego smartfona nie kupi. Dokładnie. Jeżeli ktoś kupuje, no to jest z kolei, bierze kredyt załóżmy, tak? No to już jest kwestia doboru naturalnego, słuchajcie, sorry, to w tym momencie marketingowcy działają zamiast natury, na zasadzie doboru naturalnego. Jeżeli komukolwiek uda się kogokolwiek namówić na wzięcie kredytu na durne urządzenie, no to sorry, to już jest decyzja tego, kto taki kredyt. I się słuchaj, no ja tutaj nie widzę niczego złego w braniu kredytu na telefon, o ile to jest telefon wart tego. To znaczy, jeżeli kogoś stać na wzięcie tego kredytu, bo mnie głównie tutaj o to chodzi, że ktoś się zadłuża, dobra, idąc jakby za hype'em, że dziennikarze go namawiają, nie wiem, że marketingowcy go namawiają i on się zadłuża, żeby kupić sobie urząd. No sorry, wielkie moi drodzy, ale to nie jest wina dziennikarzy. Jacek, ale tu po to użytkownik, klient, konsument ma mózg, by samemu zadecydować. Tak, mamy wolną wolę i rozum. Powinniśmy tego używać, jednego i drugiego. Decyzji. Więc dla mnie no, pisanie, że robimy coś źle, bo promujemy nowoczesne technologie jest... Ja bym to nazwał wprost, jest szkodliwe po prostu. Coś takiego nie powinno w ogóle wyjść spod klawiatury nikomu.
nawet po pijaku. Po prostu no nie, to jest pogląd głoszący, że nie promujmy rozwoju technologii, nie mówmy o technologiach, jest po prostu czymś szkodliwym i złym. Oczywiście, jak ktoś chce siedzieć w jaskini, nie chce jeździć samochodem, nie chce mieć smartfona, proszę bardzo, niech siedzi w jaskini, ale niech nie narzuca swojego światopoglądu innym, po prostu. A niestety... Nie, znaczy ja nie widzę w tym nic złego. Tak samo w takim narzucaniu swojego światopoglądu innym, jak i narzucania ludzi, którzy są fanami technologii, którzy też próbują swoje poglądy narzucić innym. Wydaje mi się, że to jest normalne. Chodzi mi tylko o to, żeby złapać wystarczająco odpowiednią perspektywę, żeby zrozumieć, że naprawdę nikt nikogo do niczego nie zmusza, że nie trzeba mieć najlepszego, najdroższego, najwspanialszego. Wiadomo, że bardzo wielu ludzi by chciało, ale bardzo wielu ludzi wcale tego nie chce. No to... I to jest też normalne. Ludzie używają nadal prostych telefonów, one są w sprzedaży, ale... sprzedają się nadal bardzo dobrze. Są ludzie, którzy nadal kineskopowych telewizorów używają, bo ich nie stać na płaskie albo nie widzą sensu kupowania płaskiego, bo mają full wypas kineskop, który ma odświeżanie 100 Hz i takie oprogramowanie, że im w zupełności wystarczy. Niech używają, ale niech tak. Nie potępiają tych, którzy opowiadają o nowszych rzeczach i którzy te nowsze rzeczy kupują. Tak, i z tym ja się zgodzę, że jedni i drudzy mają prawo do swojego zdania. Bo to jest jeszcze to, ci drudzy nie powinni też krytykować tych pierwszych, jeżeli po prostu żyją sobie gdzieś obok. Masz stary telefon? Fajnie. Odpowiada ci, to sobie miej. Nie namawiaj mnie na kupno takiego, ale sobie go miej. Z drugiej strony ja ciebie nie będę namawiał na kupno smartfona. Każdy z nas jest zadowolony i sobie idźmy, każdy w swoją stronę. Tak uważam, by było najlepiej. No niestety z niektórymi ludźmi tak się nie da i mamy taką paskudną, kurczę, nie wiem, ale mam wrażenie, że to głównie w Polakach to jest. Może się mylę, ale taka paskudna właśnie chęć do przekonania kogoś na siłę. Jeżdżę rowerem, kurde, ty też musisz jeździć. Mam Nokię przedpotopową, kurczę, ty też musisz mieć, przecież to jest dobre. Nieważne, że ja uważam inaczej, nieważne, że ja tego nie chcę, ale on mi będzie cały czas ciosał kołki na głowie, żebym ja mu przyznał rację. Nie, to tak nie powinno działać. Chcę? Proszę bardzo. Ja chcę czegoś innego, idę w tą stronę. Koniec. Znaczy ja wierzę, że nasi widzowie są ludźmi niezwykle inteligentnymi i mądrymi i doskonale sobie zdają sprawę z tego, że nowoczesna technologia jest wartościowa o tyle, o ile spełnia nasze potrzeby komunikacji, w konsumpcji mediów, czyli oglądania rzeczy i grania w gry na przykład. Ja tak. Oczywiście. Tylko nas i to jest okej. Okay. Natomiast raz, że ona sama w sobie nie jest żadną wartością, a dwa, że to jest tak, że naprawdę każdemu według potrzeb, jeżeli jest w stanie sobie na to pozwolić. Ten, kto potrzebuje prosty komunikator, używa prostego komunikatora. Ten, kto potrzebuje urządzenie multimedialne, używa urządzenia multimedialnego albo dąży do tego, żeby używać, bo ono jest znacznie droższe. Najważniejsze, żeby po prostu technologia nie zastąpiła człowieczeństwa, tylko mu służyła. Technologia ma służyć nam, nie my jej. Tak. Ale może wróćmy do technologii, bo ludzie tu przyszli posłuchać o telefonach, a nie wynurzeń jakichś dwóch tetryków. Może ja wspomnę, ale tak króciutko, naprawdę pozwolisz, o telefonach, o których chyba nikt w tym kraju nie wspomni. ZTE wypuściło nową serię, ZTE S30, S30 Pro i S30 SE. Nie mam pojęcia, czy te telefony do nas dotrą. Wydaje mi się, że trochę cienko to widzę. To są, słuchajcie, moi drodzy, średniaczki, to żeby nie było, to żadna rewelacja, ale obsługują 5G, mają AMOLEDowe ekrany, 6,67 cala Full HD, są trochę podobne z wyglądu, ale mają różne oczywiście procesory, różne akumulatory, tu na przykład któryś ma, dwa modele mają akumulator 6000, ile mnie pamięć nie myli. S30 SE ma 6000, S30 Pro ma 4200 o dziwo i S30 ma 4000. Tak, ale także jeden ma 6, drugi 4, trzeci 4 z hakiem. Tak, 4200, ale za to Pro ma szybkie ładowania jeszcze przez całej trójki, bo ma 55-watowe. Wiecie co? Mówię, marne szanse, żeby te telefony były u nas. Ja o nich wspomniałem po prostu
bo... Wiesz co, ja powiem szczerze, że nie wiem. To są telefony, one po pierwsze wyglądają, jakby ZTE starało się dobić to na tej średniej półce do standardów, czyli żeby mieć tam telefony, które odpowiadają temu, co dzisiaj się uważa za telefon średniopółkowy. I druga rzecz, to są doskonałe telefony dla operatorów. Jeżeli ZTE u nas wyskoczy z propozycją, a operatorzy się zgodzą, to bardzo możliwe, że staną się u nas telefonami operatorskimi. Raczej nie albo sądzę, część. Ale tak, masz sporo racji, że to faktycznie tak wygląda, bo są jakby trzy półeczki. Przeczytajcie sobie o nich, bo naprawdę specjalnie, niczego im nie mówiąc, to nie ma o czym mówić. Kocie, co kot mi się wściekł. To znaczy, jest to nic specjalnego, jeżeli chodzi o jakieś zaawansowanie technologiczne tak, znowu. Poprawne średniaki. Ze specyfikacji wynika, że to jest poprawna średnia półka, natomiast z praktyki może wyniknąć inaczej, dlatego zawsze warto jest, szczególnie jeżeli będziecie mieli okazję kupić w sklepie, nie polecam kupowania kota w worku. Jeżeli będzie możliwość kupienia w sklepie czy w punkcie operatora, polecam jednak wzięcie tego telefonu do ręki i sprawdzenie, w jaki sposób to działa i jak. Tam są co prawda procesory i Dimensity 700 jest w wersji 30 SE i Dimensity 720 jest w wersji S30 i z kolei jest Snapdragon 768G w S30. Pro. Ale mówię, polecam wziąć do ręki i sprawdzić, jakie tam jest oprogramowanie, jak to wszystko działa. Myślę, że one do nas nie dotrą medol, więc przejdźmy może do tego, co ma szansę dotrzeć. Domyślasz się, o czym mówię? Nie. Dobra, Realme się, że tak powiem, wysypało smartfonami po kolei. Pierwszy smartfon, który Realme wyrzuciło jakby na półkę, chociaż no nie, przepraszam, nie chronologicznie, ale taki chyba najciekawszy, najistotniejszy, no to jest kolejny smartfon, który pewnie wyleci z Antutu znowu, to jest Realme GT Neo, czyli krewniak tego, co już wcześniej wyleciał z Antutu. Ma AMOLEDowy ekran, oczywiście odświeżanie 120 Hz, otworek na aparat do selfie, ma Dimensity 1200, który pokazuje pazury. Ma szybkie pamięci DDR5 UFS 3.1, ma może niedużą baterię, bo 4500, ale za to z 50-watowym ładowaniem. No i fotograficznie jest tak zwyczajnie, no bo tu 64 plus 8 plus dwójeczka do makro, no ale za to jest 5G i co ciekawe, w zestawie jest ładowarka 65W, czyli mocniejsza niż telefon może. Trzy wersje pamięci. 628, 828, 12, 256, więc ci, którym zależy na mocy, no to tą ostatnią muszą kupić i ona wyjdzie, przeliczając na żywca z yuanów, niecałe 1500 zł. A telefon do tego dosyć fajnie wygląda, bo jest taka fajna, ja wiem, czy tęczowa, no nie nazwałbym tego tęczową, ale taka błyszcząca wersja, taka neonowa, cyberpunkowa. Ja nie umiem tego koloru nazwać, powiem szczerze. Ale wygląda dosyć fajnie, gdyby no nie był tak, może tym logo jeszcze epatowało. Są trzy kolory i Adaś próbował kolor określić, natomiast ja tylko powiem, że jest po prostu o tyle fajny design, że jest zmiana faktury. Tam jest podłużny z boku moduł z aparatami fotograficznymi tylnymi i na całą szerokość modułu jest pociągnięty błyszczący pasek, natomiast cała reszta obudowy jest lekko matowa. I tam jest rzeczywiście czarny, jest taki szaro-niebieski i jest taki różowawo-niebieski też. Przepraszam, już wiem, co to za kolor ten różowawo-niebieski, jak ja go zwykłem nazywać kiedyś, holograficzny. Bo on po prostu, jak wiecie, jak wygląda hologram taki naklejany na płytę czy na coś, no to właśnie jest ta kolorystyka, taka różowo-srebrno-niebieska. No fajnie to wygląda, mówię, trochę moim zdaniem zakrzykliwe logo jest na tym, bez tego logo jak dla mnie wyglądałoby lepiej, ale no to nie ja projektuję telefony Realme. Wiem. Tak, logo jest tęczowe rzeczywiście. Tak, więc no niech sobie będzie, no nie mówmy, że tęczowe, ale holograficzne też jest w każdym przypadku, nawet na czarnym telefonie, co już szczególnie na czarnym wygląda tak sobie. No z tęczą oczywiście żadnych skojarzeń, tęcza jest okej. Okay. Jedźmy. Nie, no, te tęczowe na tle, na ile człowiek jest w stanie zrobić powierzchnię rozszczepiającą światło, to nie ma żadnych konotacji poza fizycznymi. No, ale zaraz ktoś dorobi, więc jestem przewrażliwiony na tym punkcie. I jeszcze jest jeden Realme. Dwa. Dzisiaj wyskoczył X7 Pro Ultra, który tak naprawdę jest powtórką z Pro. Różni się właściwie jedynie pamięcią. Pro ma
no już dobrych kilka miesięcy co najmniej. I on jest na rynku od dosyć dawna. Ultra dostała ten sam procesor, ten sam zestaw aparatów. Jedne, czym się różni, to są troszeczkę inne pamięci. Tam jest 128 plus 8 i 265 plus 12 tym razem RAM-u. W związku z tym jest rzeczywiście pewna różnica. Nie ma, zdaje się, obsługi, podobnie jak w tym GT, nie ma chyba obsługi kart pamięci. W każdym razie producent tak, nic na ten temat nie mówi. Nie podawali nic na ten temat. To może jeszcze słowo podam ceny, bo później nam to uświetnie. Tak jak Jacek powiedział, dwie wersje pamięci, przeliczając na żywca z yuanów 1365-1550 zł, czyli całkiem fajnie. No i wspomnijmy jeszcze o paskudnym wielkim napisie, firmowym logo na plecach. Też, no nie wiem, ja mam coś, jakiś problem z tą stylizacją Realme, no nie podoba mi się i koniec. Tak, no ja to też się zgodzę z tym, że to dirtulip wkładane wszędzie, no za naprawdę, dużo. Może niekoniecznie, no. Naprawdę. A sam telefon no, w porządku, wydaje mi się. Szybkie ładowanie ma o nim, czy już... Nie, ten telefon to jest konfiguracja, która powinna działać i buczać po prostu. To jest tego typu smartfon, który powinien po prostu sprawić radość użytkownikowi, przynajmniej jeżeli chodzi o specyfikację techniczną taką na papierze. Ale można już w tej chwili poczytać w sieci na pewno recenzję X7 no, Pro bez Ultra. To jest w zasadzie ten sam smartfon. No, też już są, na pewno już Chińczycy porobili. No, trzeba będzie z chińskiego, ale sobie myślę, dacie radę. I jest jeszcze smartfon Realme i jakby taki najmniej imponujący, to jest po prostu wół roboczy z Dimensity 700. Tak. Z bateryjką 5000 mAh, wyświetlaczem 6,5 cala, dzisiejszy rozmiar kompaktowy, Full HD Plus i pracującym w 90 Hz. To, że Dimensity 700 mówiłem, pamięci 128 plus 8 i 256 plus 8, aparaty fotograficzne standard 48 plus 8 plus 2 z tyłu, 8 oczywiście szerokokątna, 8 megapikseli z przodu. Ładowanie 18-watowe i ładowarka w zestawie powinna być też 18-watowa. Tyle chyba. Tak, no o cenach nie powiedzieliśmy, no, bo tak, maksymalnie 1100 zł, czyli Realme V13 5G, telefon powiedzmy budżetowy z 5G i myślę, że to tak można zostawić bo tańszy model 970, więc to jest ta okolice tysiaka plus VAT. Gdyby tego typu konfiguracja staniała do 800-900 zł, może bym na nią spojrzał łaskawym okiem. Nie pastwijmy się nad nim, po prostu taniocha. Myślę, że powoli już musimy kończyć, ale jeszcze, kurczę, czekają, ale to wiecie co, tak kronikarsko, naprawdę, bo już nas czas goni, jeszcze chciałem o dwóch smartfonach Oppo wspomnieć. Jest Oppo A54 w Indonezji, ale w wersji 4G, czyli to jest wariant modelu, który już dobrze znamy, tam z pewnymi zmianami. Zachęcam, kliknijcie sobie, jeżeli Was to interesuje, sobie przeczytajcie po prostu o nim. No i drugi F19. Model, tak, który też znowu no, pokazał się na Sri Lance póki co. Znowu to jest, powiedzmy, uzupełnienie serii 19, bo mieliśmy Pro Plusa, mieliśmy Pro, a tego podstawowego brakowało. Pewnie jeszcze dołożą kiedyś Lite'a. Ej, to już jest klon trzeci z kolei tak, tego telefonu, tutaj, bo miał dwie inne nazwy wcześniej. Dokładnie, tutaj też po prostu odsyłam Was do artykułu na dole. Jeszcze się zareklamuję, jeszcze odsyłam Was też do fajnego artykułu, jakbyście nie za bardzo kojarzyli, co to w ogóle jest to Oppo, jaki to jest producent, to też o tym piszemy i zachęcam do lektury. No, żebyście sobie poznali bliżej trochę po co Oppo robi, dlaczego i w ogóle. No to takie sobie machnąłem coś na temat Oppo. To ja poproszę Was jeszcze raz, chociaż podejrzewam, że akurat nasi widzowie o tym wiedzą. Pamiętajcie, że my nie reklamujemy tych smartfonów. To jest tak, że my o nich staramy się opowiadać. Mówimy o własnych ewentualnie ocenach i własnych emocjach związanych z tymi urządzeniami. Natomiast nigdy nikogo nie namawiamy do kupowania smartfona jakiegokolwiek. Macie własny rozum, macie własną możliwość i umiejętność dokonywania wyborów. Potraficie zrobić to sami bez nas. Zupełnie spokojnie. Tak, chociaż pewnie gdzieś tam na YouTubie znajdziecie filmiki, gdzie ktoś jeden czy tam drugi mówi zupełnie coś innego, ale ja wiem, co robię, Jacek wie, co robi i na tym poprzestańmy, a Wam po prostu dziękujemy za to, że jesteście, że nas oglądacie, że zaglądacie na nasze strony, no i w zasadzie tyle.
Też się bardzo cieszę, że wpadliście. Miłego weekendu Wam życzę. No a przede wszystkim zdrowych, spokojnych świąt, wesołych takich. Pogodnych, zdrowych, żebyście w zdrowiu pozostali. No. Mamy święta wielkanocne, cała przyroda odżywa, robi się wreszcie ciepło. No, to się zapowiada fajnie. Robale i dziewczyny wypełzają spod kamieni. Coraz mniej ciepłych rzeczy na sobie mają, co też jest fajne, bo to człowiek jest wtedy zdrowszy, mniej się poci w ogóle. To od razu się człowiek lepiej czuje. Wszystkiego dobrego, trzymajcie się i jeszcze raz zdrowych, spokojnych i wesołych świąt. Trzymajcie się, cześć. Cześć.